Jacku, jaka jest twoja prawda o dzisiejszej pikiecie? Moja prawda o dzisiejszej pikiecie jest taka, że chcemy wysłuchać informacji o funkcjonowaniu ZGOK-u, co jest przedmiotem dzisiejszego spotkania Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta. I chcielibyśmy zadać również parę pytań po zakończeniu tej informacji. Zasadniczych pytań dotyczących funkcjonowania ZGOK-u. Przede wszystkim, na ile około 200 milionów złotych, które zainwestowano w budowę tego zakładu, pomogło w uzyskaniu lepszych parametrów odzyskiwania materiałów recyklingowych ze strumienia olsztyńskich odpadów? To jest podstawowe pytanie. Ale również generalnie chcemy się dowiedzieć, czy była to racjonalna inwestycja, i w związku z tym jesteśmy przygotowani na zadanie pytań. O ile oczywiście pan przewodniczący komisji tym razem pozwoli nam zadać pytania, chyba że odpowiedzi na nasze wątpliwości będą w informacji, która będzie złożona. Jako pierwszy bodajże punkt dzisiejszej Komisji Gospodarki Komunalnej. Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej. Gdyby pani mogła dopiero 12 być i powiedzieć, że pani będzie mogła wyskodować. Proszę bardzo, informacja o panowanej katastrofie, która nas czeka. Balarnie nie mieści. A społeczny pomysł. Nierozsądny. Proszę bardzo. Informacja o panowanej katastrofie. Chodź, proszę bardzo. Nie zaskadajmy. Przeciwni budowie sporadów.